Wciąż znajdujemy się na MSI League Series. Ciągle dobrze się bawimy. Jestem teraz tutaj z Wojtkiem Fankajem Komincz. Może zaczniemy od jego gier. Pierwszą grę zagrał z Sodonem, jedynym zergiem na tym turnieju. Co powiesz nam o pierwszej grze? Wiem, że w pierwszej grze zrobiłeś na niego podwójny starport i był to tak zwany cheese. Co masz na swoje wytłumaczenie? Otóż chciałem zagrać cheese'a, ponieważ wykorzystałem walory mapy. Graliśmy na Shat Teret Temple i byliśmy na close air position. No i z racji tego, że byliśmy właśnie na tych pozycjach, to zagrałem tego cheese'a, który się opłacił bardzo. No i na początku gry też zastopowałem jego naturalnego expa engineeringiem, postawiłem, czyli zmusiłem go do późniejszego expa, czyli będzie miał później drugiego hatcha, czyli będzie miał później queena, czyli jednostkę, która jest anti-air, dlatego zagrałem podwójne banshee. No i to po prostu, no wygrałeś dzięki temu. No, jeden prosty atak i po nim. A druga gra jak ci poszła? Druga gra to była makro gra, trochę dłuższa. Graliśmy na Tal'Darim. Taka normalna gra skillowa na skilla, na umiejętności. Nic szczególnego się nie działo. Normalna chyba około 30 minut trwała. No i też do przodu. No to bardzo dobrze. Następne gry zagrałeś z Tersonem i wygrałeś z nim 2-1. Co powiesz na temat tych gier? Otóż ostatnio zauważyłem, że w TVT jest moda, że wszyscy terani grają mecha, grają heliony, grają tanki. A ja dalej się trzymam przy bio, no i jak widać, można wygrywać bio. On też grał mecha, ja bio go rozwaliłem. Tak samo jak innych topowych teranów na ladderze, wszyscy grają mecha, ja gram bio i widocznie można. No i do przodu. A jeszcze wracając do Sodona, bo jak wiadomo, to jest gracz, który jest w miarę świeży na scenie, bo ostatnio nie gra za dużo i nie ma żadnych sukcesów na swoim koncie. Co powiesz na temat jego stylu gry? Sodon grał w StarCrafta podczas bety, z tego co pamiętam. Troszkę tam grał. Później gdzieś słuch o nim zaginął i teraz z powrotem się pojawił. No, widać, że chłopak przyskillował od tamtego czasu, ale jeszcze mu trochę brakuje. Ale jest na dobrej drodze. Następna gra, którą zagrałeś, to był Die Star i znowu teran versus teran. I przegrałeś niestety 2-1. Co o tych grach powiesz? No, Die Star widocznie był po prostu lepszy. Też grał bio. No i mi zabrakło scoutingu po prostu. Wiedziałem, że postawił expa szybciej. To znaczy wiedziałem, że postawił expa, ale nie wiedziałem, że tak szybko. I to zadecydowało właśnie o całej grze. Ja starałem się powerować, chciałem go na siłę przybić jednym atakiem, dosyłać wojska, ale no, nie dałem rady po prostu i przemakrował mnie. No i 1-2 w plecy. Teraz czeka cię drabinka przegranych, gdzie spotkasz się z Forte. Wiadomo, że Forte jest protosem, który cheezuje dość często. Czy spodziewasz się takiego ataku? No, spodziewam się tylko i wyłącznie cheeza, bo to jego styl gry. Także nienawidzę na takich protosów grać, no ale cóż, no, będę musiał. Myślisz, że sobie poradzisz bez problemu z nim? Myślę, że sobie poradzę z problemem. Aha. A jeszcze ostatnio wyniknęła taka sytuacja z WC, nie wiem czy, znaczy się wiesz na pewno, bo twój brat się tam dostał. I co sądzisz o całej sytuacji, o całym zajściu w ogóle, bo wiesz, że została przesunięta na 15 października w dodatku w Katowice. To znaczy mnie to aktualnie tak mocno nie dotyczy jak mojego brata, który dostał się na te finały offline ESWC. Wiem, że one teraz aktualnie kolidują z finałami IM w Nowym Jorku, tak? No i właśnie Mana jak zwykle ma problem, bo są dwie imprezy w jednym terminie, musi coś wybrać. Tak samo zrezygnował z IM w Chinach na rzecz polskiego WCG. No chłopak jest bardzo zdenerwowany, bo ma bardzo napięty grafik na październik. No jak widać, wszystkie imprezy kolidują ze sobą. No według mnie też trochę głupi ruch ze strony ESWC, że taka nieprofesjonalna organizacja, no co mogę więcej powiedzieć. W sumie nic chyba więcej dodawać nie trzeba. A jeszcze powiedz nam, jak twój trening idzie ostatnio, bo przez ostatni czas słabo grałeś. Znaczy nie słabo, tylko mniej po prostu. Czy teraz grasz więcej? W sumie nadal sporadycznie sobie gram, głównie w weekendy, jak jest czas. Ale na pewno ciut więcej niż przez ostatni rok, bo przez ostatni rok praktycznie w ogóle nie grałem. Jedna gra na parę dni. No i to nie starczyło, żeby utrzymywać się na topowym poziomie. Ale aktualnie staram się troszkę więcej grać. No i no widać efekty w sumie, no. Coś tam widać. Będziesz grał więcej? Myślę, że jak czas pozwoli, to tak, bo widzę, jakie profity są do zgarnięcia na scenie StarCrafta. No, brat mi pokazał to w praktyce, ile jest do zgarnięcia, także myślę, że mogę powrócić na scenę. Jak kilka słów od ciebie, chcesz dodać coś na koniec? Chcesz banana?
Dziękujemy za wywiad.